Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla was wszystkich. Zdrowia. Dobra, idziemy między prawdziwych mężczyzn teraz. Kotrówka, patrzcie państwo. Taki zawsze miał starsze auto, pan szanowny, jak Audi. Audi ładne, 5 drzwi. Manualna. A tu taką grubą sztukę na wirtualu w automacie. W ilu koniach? 190. Jeszcze w quattro. Lampa zwykła, co prawda. Parktronik. A świeżo robione na platynę. Zaprawił, tak zaprawił. O Jezus! Tak zaprawił, że ja pierdzielę. No. Zadychę? Ja wszystko zadychę dzisiaj. Wszystko zadychę. Gdzie szanowny? A jest, tam się czaisz, nie widziałem cię. No. Tak się zczaiłeś, że cię nie widziałem. Gość przyklęk zrobił. Co tu ostatnio wzięliśmy? Asterkę. Pozdrawiam widza, może nie ostatnio, ale bagażnik na rowery chyba się raczej spisuje jak złoto. GTC są drogie. Ale lekko cyknięta. Bardzo, bardzo walnięta? GTC, no klapa z tyłu. Bo GTC fajne, nie? Co jest? Jak jest cała, to i 8 tysięcy potrafi kosztować i wzwyż, kurka. Przed COVID-em 6,5 kupowaliśmy. Piękne czasy były. Jakaś felga jest do tego? Nic nie widzę. Nic w bagażniku. Zapytać można. Nawet należy. Niestety GTC ceny jeszcze nie zna. Musi zadzwonić. Wczoraj przyjechała, jeszcze jest zaspany, widzę. A dopiero mówi w pół do dziesiątej, gdzie opie się pytasz mnie takie ważne rzeczy, jak cena samochodu. Mówię, opie, to i zamówię kółko i dzwonić. Chyba tam pisze auto, które otworzyłem. Gdzie, tak? Nie zamknąłem na rozbitkach. Tłuczę się. Halo? Tu widzę mała ryska. A kogo taka ryska obchodzi w tak zacnym Volvo? Grandland, 18 rok, 13500. Sam parkujący, gdyby tak 2 litry, kurde, to 13500 za 18 rok. Napędach? X. Dobry. Nie jest taki samochód. No nie, no wiesz. O. Można? Do pracy przyjechać autem? Można. Dziadkowi pyk. Ta jest za droga. A ta jest przetarta. Ta tu już stała. Oko nie. Coś 3,5 tysiąca kosztuje 10 rok, ale 3 litrówka czy 2,7 walnięta. Na śmierć u Allaha jest. Też u Buddy raczej. Czyli w sensie do naprawy. Jakby ktoś pytał, to lecimy dalej? Jedziemy dalej? Okej. Okay. Nic nie siadło. Taka jeszcze jest pora, że połowa jest pozamykana, połowy nie ma, połowa jeszcze faje bucha. Te tu stoją długo. Te stoją długo, są chyba są drogie, bo stoją tu już ze 2 miesiące. To jest trudne. Ja nie wiem, czy ta od września jest. On tu kilka aut wymienił, są trzy, była chyba jedna.